Siemano, witam Was w kolejnym odcinku z serii Bartek w 5 minut. Dzisiaj pokażę Wam coś prostego, ale coś za to bardzo ważnego, czyli jak zrobić z kaszy gryczanej coś delikatnie fajniejszego na każdy Wasz niedzielny obiad. Co za tym idzie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to robię, o co chodzi w tej mojej lepszej wersji kaszy gryczanej, oglądajcie odcinek do końca. Pozdro! Kasza gryczana biała i kasza gryczana prażona. Różnią się one od siebie nie aż tak bardzo. Ja osobiście preferuję tą białą ze względu na to, że jest delikatniejsza. Prażona jest po prostu prażona, ale ja Wam pokażę wersję na kaszy białej. Bo zanim wezmę się w ogóle do smażenia kaszy, najpierw muszę przesmażyć cebulę. Czyli biorę dwie cebule, najpierw przekrajam na pół, zdejmuję zewnętrzną warstwę, a później dopiero biorę się do krojenia. Cebulę mam już obraną. Co za tym idzie, teraz muszę ją pokroić. Kroję ją w klasyczną kostkę, ze względu na to, że taka forma o wiele bardziej estetycznie będzie pasować do całości dania. Kiedy cebulę mamy pokrojoną i oczywiście nic się podczas tego złego nie stało, to bierzemy olej i wlewamy go do garka, rozgrzewając przy okazji. Dwie saszetki, czyli 200 gram kaszy, do której użyjemy 400 ml co najmniej płynu i dwie cebule, potrzebujemy około 2 do 3 łyżek tłuszczu. Kiedy tłuszcz nam się już podgrzał, dajemy tu całą naszą cebulę. Ze względu na to, że chciałbym, żeby te smaki nie przeszły do siebie wzajemnie, tylko żeby wszystko zachowało ten swój walor, to nie będę solił ani cebuli, ani kaszy w tym momencie. Kaszę ewentualnie posolę przy gotowaniu wody, ale też wątpię, żebym takie coś zrobił. Odpalamy gaz, przesmażamy cebulę i wtedy pokażę Wam, co robimy dalej. Kiedy moja cebula jest już bardzo ładnie zeszklona, w tym momencie dodaję pomidorów. Pomidory najpierw dodaję te w całości, czyli jakby centralnie po prostu całe pomidorki. Przesmażamy chwilę i dopiero po przesmażeniu pomidorów dodaję saszetkę, czy dwie saszetki w tym wypadku, kaszy gryczanej. W momencie, kiedy pomidory mi się przesmażyły, dodaję kaszy gryczanej białej od razu do środka, czyli jedna saszetka, druga saszetka. Znowu odpalam indukcję, przesmażam całość z pomidorami i cebulą, myślę około minuty maksymalnie. Zalewam najpierw wodą, po 5 minutach dolewam do wody soku, który nam został w naszej puszce. A więc, kiedy nasza kasza jest przesmażona, dodaję do środka wody. Dodaję jej w tym momencie około 350 ml. Co ją zagotowuję, odstawiam na najmniejszy ogień i w momencie, kiedy już powiedzmy połowa wody, którą nalaliśmy, mi się zredukuje czy wchłonie przez kaszę, dolewamy soku, który nam został w pomidorach. W momencie, kiedy cała woda bardzo mocno mi zeszła, możecie zobaczyć, zostało jej już bardzo mało, dodajemy do środka soku z pomidorów z puszki. Cały czas to mi się musi gotować na najmniejszej temperaturze, jaka jest możliwa, a dodatkowo dla aromatu dodamy marchewkę, którą po prostu obiorę najpierw, odkroję końcówki, przekroję na pół i w takiej formie dodam do kaszy. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby oddała ona swój słodki smak, a nie żeby jej kawałeczki pojawiły się w środku. Dzięki temu, że daliśmy całe długie słupki, bardzo łatwo jesteśmy w stanie to wyjąć. Oprócz tego do całości dodamy jeszcze fasolkę szparagową i gdy mamy ją już ładnie przyrównaną, po prostu kroimy na mniejsze elementy. Całość gotujemy, myślę, jeszcze maksymalnie 5 minut i później pokażę Wam, jak to można fajnie podać i z czym to najlepiej podawać. W międzyczasie, kiedy nasza kasza jest już prawie gotowa, kroję dymkę. Odkrajam końcówkę i kroję po prostu na takie talarki. Pokrojoną dymkę przykładam do miski. Ponieważ kasza już mi się praktycznie ugotowała, także wyłączyłem ją z ognia i czekam, aż po prostu naturalnie wsiąknie mi cały płyn, który został, ale mogę od razu wlać tutaj solidną ilość oleju, który właśnie miałem w pomidorach suszonych. Nada to dodatkowego smaku, który podkreśli też jakby same pomidory, które będą występować w tym daniu. Ja w moim wypadku używam 10 połówek takiego pomidora i kroję po prostu w paski. Pokrojone pomidorki lądują mi tam, gdzie jest dymka.
jedną z jeszcze dwóch rzeczy, które tu dodamy, będzie na pewno bazylia. I ostatnią rzeczą, którą tu dodamy, będzie musztarda francuska. I jak to ja zawsze mówię na oko, to będzie to coś koło jednej takiej łyżki stołowej do półtorej. Także teraz coś sobie pomieszam. Dodam tutaj jeszcze dodatkową porcję oleju z suszonych pomidorów. I przyprawię to pieprzem. A do tego, żeby pojawił nam się także tutaj coś chrupiącego, fajnego, dodamy do środka jeszcze prażony słonecznik. Dodajemy go do środka. I tak samo dość na bogato. Orzechy są bardzo ważne. Zawierają NNKT, które wspomaga pracę waszego mózgu i ogólnie jest chyba najważniejszym tłuszczem ze wszystkich dostępnych. I za około 2 minuty, kiedy kaszer wsiąknie mi cały ten płyn, dodam to do tego. Ze względu na to, że wszystko mam już gotowe, a kasza, jak widzę, bardzo fajnie mi doszła, wyławiam moje marcheweczki i od razu, nie zastanawiając się nad niczym, dodaję naszą mieszankę. Ostatnie co robię, sprawdzam, czy coś jest aby na pewno dobrze doprawiona. Jest niesamowicie aromatyczna, ale brakuje mi tutaj takiej solidnej ilości soli. Dobra, dajcie mi sekundę, skoczę po garnek i zaraz będziemy kończyć. Biorę taki mały garnuszek, bardzo lubię w nim podawać jedzenie. Wkładam tutaj solidną porcję naszej kaszy. Od góry przyozdabiam to tylko i wyłącznie bazylią. I całość obsypuję dodatkowo jeszcze nasionami słonecznika. Tak się prezentuje moja kasza gryczana jako idealny dodatek na obiad. Smakuje ona zupełnie inaczej niż to, do czego pewnie jesteście przyzwyczajeni, ale gwarantuję wam, że do jakiejkolwiek ryby, czy polędwicy wieprzowej, czy kawałka wieprzowiny będzie to idealny dodatek. Tak czy inaczej, jeżeli podobał ci się ten odcinek, proszę napisz o tym w komentarzu, napisz co ci się podobało, a co ci się nie podobało i zapraszam cię do oglądania następnego odcinka już w przyszłym tygodniu. Pozdro!